To nie jest moja, ta jest moja. No a dlaczego ta? Moja nie była podarta. Nie jest. Nie była moja podarta. Ej, coś jest, jakiś szpindel zawsze. Ty, zakrzep na ustawce leci chyba. Na rozgrzewkę robisz. A nie mogę lewą ręką 7, tak 8, 9, 10. Stanął tutaj na głowie. I to się akurat urwało. Ej, Pączek miał kiedyś serwer, na którym był adminem i ludzie wchodzili i byli za kratami. Pączek myśli sobie, że jest twoim panem, nie? Teraz tak myśli, ma satysfakcję. No, niech rozwali nam to głowę. Dlatego. Weź tam jak kurczak. Nie, nie zrobię tego. Wiem, że nie, masz za swoją psychikę. I masz pomarańczowy ryj. No wiem, bo wafle jadłem pierwsze. Nasze. Nasze? Mhm. Ale zobaczymy na biurko. Good waffles? Idź już, kurczaku. Cześć, Michał. Na początku dziękuję za serię Chcę Być Pro. Bardzo motywuje do rzucania żelastwem. Szanuję za pokazywanie, że kulturystyka może przynosić niesamowitą frajdę. Nawet po latach treningu. Czekam na kolejne odcinki. W paczce znajdziesz listy adresowane do innych pracowników. Mam prośbę. Czy możesz je im przekazać? Osoby te mogą o sobie wiedzieć, ale nie jest to konieczne. Najważniejsze, aby Damian Deja nie dowiedział się, że ktoś prócz niego coś dostał. Aby otrzymał swój list jako ostatni. To się zesrało. Ale dobra, no dostanie ostatni. Ale nie ma go tutaj. Będę niesamowicie wdzięczny i jeśli ci się to uda, tymczasem mam nadzieję, że będziesz miał udany dzień. Samych sukcesów. Dzięki, wzajemnie. Mateusz Zakrzewski, aka Kurczak. Ogólnie tak jest na kopercie? Nie, ja mówię na imię Kurczak. Ogólnie tą paczkę dostałem z pół roku temu i temat był poruszany tak mniej więcej raz na miesiąc, żeby to nagrać. No ale robimy to. Paweł, cześć, pora. Mateo. Poczekaj, bo nie wiem, czy to mówisz już na głos. Mamy pokazywać do kamery, co tu jest? To przeczytaj i uznaj, czy możesz. Poczekajcie, co się teraz dzieje? Co ty czytasz? Każdy. Nie, nikt nic nie czyta. Podoba ci się jeden fragment. Ale co to jest? To jest twoja koperta? No, tak, no. Dobra, i co? I ty ją czytasz teraz? Tak, no. Nie, właśnie. A możesz? Poczekajcie, co się dzieje? A możesz? Możesz. Mogę czytać, to mogę czytać. No. Przeczytaj ja całe. Musi być ostatni, tak? Okej. Okay. Cześć, Mateo. No to dla kilku to jest. Oby każdy chociaż trafił raz na takiego trenera, jakim ty jesteś, do Damiana. Teoretycznie trenujesz jego, ale praktycznie już wiele razy zmotywowałeś mnie do dalszych treningów. Poza tym to podziwiam, jak cały czas próbujesz nowych rzeczy i szukasz nowych wyzwań, chociażby Ninja Warrior czy Hype MMA. W kopercie znalazłeś jeszcze list z znakiem... Albo malowanie. Ten widz nie wie jeszcze o malowaniu. No, lubię malować. W kopercie znalazłeś jeszcze list ze znakiem zapytania, nie otwieraj go proszę. Po niego zgłosi się do ciebie Damian Deja, jednak nie może go dostać za darmo. Żeby go otrzymać, musi wykonać jakiś wybrany przez ciebie element rozgrzewki. Tymczasem mam nadzieję, że będziesz miał udany dzień. Samych sukcesów. Dziękuję. Ale miły gość, nie? Taki Zodiac Killer, tylko że to jest fajny gość. Ja nie mam. Cześć, Michał. Twoje ruchy w internecie śledzę od paru lat. Wielokrotnie sprawiałeś, że w dni, które nie miałem ochoty na nic, wstawałem z łóżka, brałem torbę i szedłem na trening. Jednak najbardziej chciałem ci podziękować na zdanie, czyli za zdanie, musisz mieć fan. No mówię, to brzmi tak wszystko ciężko, nie? Dyscyplina, ciężka praca, ale gdzie jest, kurwa, kto mówi o zabawie? No ci ludzie osiągnęli sukces, bo to była dla nich zabawa. Tyson był tak silny, tak sprawny, nokautował każdego, to był dla niego fan, żeby to robić. I dyscyplina jest wypadkową zabawy. Jest konsekwencją zabawy i pamiętajcie o tym. Oni doszli na szczyt, bo to był dla nich fan. Zacząłem szukać zabawy we wszystkich swoich obowiązkach, zadaniach, celach, które sobie stawiałem i wszystko jakoś zaczęło się układać. Było łatwiej, przyjemniej i po prostu lepiej. Dziękuję. W kopercie znalazłeś jeszcze list ze znakiem zapytania. Nie otwieraj go, proszę. Po niego zgłosi się do ciebie Damian Deja, jednak nie może go dostać za darmo. Żeby go otrzymać, musi wykonać jakiś wybrany przez ciebie element rozgrzewki. Tymczasem mam nadzieję, że będziesz miał udany dzień, samych sukcesów. Się kurwa na rozgrzewa, co? Deja. Dzięki, Mordo. Deja robi
plancza. Ale by się złożyło, że no, teraz... I się okazuje, że to ja wysłałem. I to są zaproszenia na finał. Ty inside job, chuj. Dawaj. Cześć Robert, na początku chciałem ci podziękować za bezkombinacje. Takie proste, a tak trudno to sobie uświadomić. Czasem proste rozwiązania są po prostu lepsze niż wymyślanie koła na nowo. Tak, tak więc... nie? Robert, na przykład koło na nowo. Tak więc bez kombinacji, po prostu dziękuję. W kopercie znalazłeś jeszcze list ze znakiem zapytania, nie otwieraj go, proszę. Po niego zgłosi się do ciebie Damian Deja, jednak nie może go dostać za darmo. Żeby go otrzymać, musi wykonać jakiś wybrany przez ciebie element rozgrzewki. Tymczasem mam nadzieję, że będziesz miał udany dzień. Samych sukcesów. Tobie również samych sukcesów życzę. Myślę, że wszyscy będziemy mieli udany dzień, jak Deja zacznie te rozgrzewki tu robić, nie? Na koniec plancza. Mam to, co wy... Dawaj całe. Rozgrzewka i samych sukcesów, a wcześniej mam, że twoje poczucie humoru sprawia, że odcinki stają się dużo ciekawsze i musisz się pojawiać częściej. O, kochany. Słuchajcie, mam kolejny scenariusz. Po tych rozgrzewkach otwieramy kopertę, a każdy ma z dedykacją od Damiana Dei plancza. Tylko w innym środowisku. Czyli tu na przykład zostaje owca. W centrum Warszawy zdjęcie, jak ma plancza zrobionego, ja dostaję zdjęcie. A w górach Saker. Dlaczego Saker w górach? Kurde. Nie, może być w Ruścu przed domem. A dlaczego owca tu? Owca... Bo on tu mieszka. U siebie. Nie musi być tu. Pączek. Centrum. Ja też w centrum. A dlaczego Pączek w centrum? Ty w Gdyni. Ale ja nie gram. Nie masz? Ogólnie to było wiarygodne, gdyby ta paczka była wysłana teraz, nie? Ale niestety ona była bliżej początku niż końca tego challenge'u, więc... No, mi się wydaje, że to jest coś takiego, że każdy... Zwróćcie uwagę, że każdy ma dać jedno ćwiczenie rozgrzewkowe. Tutaj ten chłopak fajnie wychwytuje takie proste morały, które się przekładają na życie codziennie i może być coś takiego, że każdy dał rozgrzewkę i wyniknie z tego, że zobacz, to tylko ćwiczenia rozgrzewkowe, a jaki na przykład, jaką aktywność zrobiłeś, coś w tą stronę, że niby tylko rozgrzewkę zrobiłeś, a zrobiłeś jakąś modną, okaże się, że to będzie fajny trening. Dawaj do Dei. Gdzie jedno, tak? Ja jeszcze coś zapomnę. Ale idzie. Idzie, idzie. Dawaj, jedyna. Czekamy na ciebie wszyscy. Wszyscy czekają. Myśleliście mnie namówić, żebym wam brain show włączył? Czy o co chodzi? Bo jeszcze wiecie, że są te zdjęcia już plancza. Na razie nie mówię. Nie mów, bo ja nie może nic wiedzieć. Przeczytaj na głos, na głos, na głos. Damian, do you wanna play a game? W środku znalazłeś kopertę oznaczoną liczbą 1, cyfrą. Jak już. Podczas rozgrywki znajdziesz jeszcze parę takich kopert. Nie otwieraj ich, w dalszych etapach dowiesz się, co z nimi zrobić. Po kolejne wskazówki musisz udać się do kobiety, która prawdopodobnie najbardziej wierzy w to, że wykonasz plan. A skoro jest to pierwszy etap, dam ci małą podpowiedź. Co kurwa? Czyli muszę pojechać do Agaty teraz, tak? Na Agatę? Jest Milka i Oreo. No. Ale to nie może być Saker? Saker też jest właścicielem. Ale kobieta. Czy Saker jest kobietą? No nie. Znaczy nie. Ja jestem tolerancyjny, więc może być. Co on nazwał? Mam pójść do kobiety. Po wskazówki. Która wierzy. No to akurat mocno naciągane. Czyli mam pojechać do Agaty teraz, nie, tak? Nie, nie, nie. Nie wiem. No zadzwońmy. Dobra. To już się dzieje. To Deja, ty dzwoń. To jest odcinek, którego nie da się zatrzymać. No. Najlepszy serial na świecie, który oglądasz i nie zatrzymujesz go. Toczy się. Ale nie było... Widzowie nie mogą zatrzymać tego.
My nie możemy tego zatrzymać. Co? Oni czekają. To jakbyśmy wyłączyli ten odcinek. To jest tragedia. Kończył się twój ulubiony serial. No to słuchaj, Agacia, bo jesteśmy właśnie w Matrixie i gram w grę, która każe mi zgłosić się do ciebie po podpowiedź, która jest w twoich rękach. W zielonej kopercie. O Boże. Wszystko skończone. I brakuje Bóg nam może nie pomóc w tym momencie, bo on nie ma koperty. Miliony widzów czekają, i nie ma aż tego serial elementu. Będzie kontynuowany. A możliwe, że Agata słuchajcie, coś popsuła. Rozstrzygnijmy wątek poboczny. Zniszczyła kopertę. Ciekawe, czy w ogóle mam kopertę z numerem 1 teraz tutaj. Nie mam. Ale dobra, ale rozumiem, że zasady są ruchome po prostu. Bo miała być jedynka, jest piątka. To ale wszystko się zgadza, się tak? Nie, no Agata szuka. Ale ja mam zapisane, że w środku znalazłeś kopertę oznaczoną numer liczbą 1. Ale jest piątka. No to się zgadza z moją teorią, że mamy ci dać ćwiczenia rozgrzewkowe, każdy. Miałeś mieć 1, a masz 5. Nic się nie stało. Czy masz 1 czy 5? A co oznacza? Zmierza to do jakiegoś morału. Jakiś morał będzie. Podpowiedź ma. A to my wszyscy w tą grę gramy? Tak. Wygląda na to, że nikt nie ogarnia. Ja tak chciała, że Agata nie ma tej koperty. A skąd ja mam zbieraną kopertę? Masz? Nie. Skąd zbieraną kopertę? Jeszcze raz co? Skąd mam mieć zieloną kopertę? Tego to ja nie wiem, ja tylko muszę się do ciebie po nią zgłosić. Ze znakiem zapytania. Zielona koperta ze znakiem zapytania. No to nie chcę cię martwić, Damianku, ale... Pół roku temu. Ale ty, ja ci przecież coś dawałam, ale to było 2 miesiące temu. Ale ta koperta, ja o niej nie wiedziałem. Aha. To jest koperta z gry, której zasad nie rozumiem. Wydaje mi się, że ja ją Damianowi na biurko zanosiłam. I jeszcze było coś takiego, że ja ją otworzyłam i albo Saker, albo Damian mi powiedzieli, że mam nie otwierać, a ja powiedziałam, że tylko otwieram, bo nie wiem, czy nie ma czegoś w środku. Że chciałam tylko zobaczyć, czy tam jest kartka. Ale nie czytałam. Ja nie miałem nigdy żadnej koperty zielonej na biurku. Sakeram w tylko razie było. O, czyli to wina Sakera wszystko. A może idziemy szukać? Na tym biurku, kto nie zauważył. Dawajcie, idziemy. Nie mam aż takiego sypu na biurku. Zakrzew poszedł jeszcze sprawdzić, aby odporcie. No dobra, to nie zabieram ci czasu, bo już raczej nie pomożesz. No. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, bajo. Ty, ktoś zabrał moją kopertę. Po prostu z kolejną. Ty nie przyszedłeś tu z kopertą. Przyszedłem z kopertą. Tutaj leży moja koperta. A to zakrzew miał. Kurwa, te koperty znikają. Ją otworzył. No kurwa, ja pierdolę, jaki ty. Po serialu w chuj. Tu była moja. Zakrzew myślę, że przyszedłeś bez koperty. Tak? Przyszedłem z kopertą, słowo honoru. Jest na nagraniu. Ale zastanawia mnie puenta tego wszystkiego, ale... Zakrzew, żeś moją kopertę! Jestem redpilowcem. Zobaczymy, czy gdzieś tam nie macie tej koperty. Może faktycznie ci kładła, tylko wiesz. Na szafce nie może być coś. Chodźcie, zobaczymy. No. Komisyjnie sprawdźmy. Dawajcie, komisyjnie. No. Ale na pewno nie masz tej koperty tu gdzieś? Przecież on pewnie swoją wziął, tylko ty się jebnąłeś. To nie jest moja, ta jest moja. No a dlaczego ta? Moja nie była podarta. Ta jest moja. Nie jest. Nie była moja podarta. Ej, coś jest, jakiś szpindel zawsze. No jak? To podmianka poszła. To jest twoja. Z pewnością moja nie była podarta tutaj. Nie oszukałbym cię. Michał, nie oszukałbym cię. To jest jakaś ustawka. Naprawdę? Kurwa, jaki duszny, słoneczny dzień. Muszę się napić i za witamin Busta. Bo nie przeżyłbym. Ktoś dostanie zgrzewkę, w której jest 5? Ale serio musisz, nie, to dla mnie do domu już. No co ty, nikomu byśmy nie wysłali. Serio musisz, wypały sód tracisz. No muszę, ale ja czuję A to jest 500 sodu. Magnes to życie. A i hashtag marka własna. Jest, mamy to. Jest! Na biurku i cały czas na wierzchu. Jest! Gdzie? Na biurku.
Chyba, że zakrzep podrzucił, jest ustawka. I cały czas patrzcie, no, cały czas leżała na brzegu. Ty, zakrzep na ustawce leci chyba. Tutaj leżała pod tymi rzeczami, pod tym telefonem. Ma wiesz, chucie na biurku. No, cały czas. Ja nie wiedziałem, ja jej w ogóle jej nie pamiętam. To ty masz aż taki porządek, że ona tam była przez pół roku, szacun. No ale no zobacz, ona była serio na widoku. Jest ustawka. Jest ustawka. Ale dobra, czyli teraz ją otwieram, tak? Raczej jest spisek. Ja już wiem, że zakrzep coś zamieszał. Rzucił ci kopertę na przykład na biurko i zamienił moją kopertę, ale zobacz. Dobra, dobra. Błażej też to wie. Dobra, ale, jest zamieszane. Ale ta koperta jest pusta. Kurwa. No pusta jest, no. Pogódź się z Matrixem, jest tak jak oni mówią. I co? A ten? Twoja jest raptem otwarta, tak? Tak, nagle jest moja otwarta i podarta. Raptem w ogóle. Raptem. Kto powiedział raptem? Błażej. Raptem? A twoja jest raptem otwarta. O, jest jedynka. Która powinna być w kopercie. Na szybkość ją stworzył. I jeszcze będzie więcej. Tam masz środek koperty teraz. Ej, to jest środek koperty. Wydrukowa. Co jest, kurwa? Ej, tego tu nie było, ni chuja. Drukarka. Jeszcze świeża. Drukarka. Nie, tam panowie. Co mam zrobić teraz? To powinno być w tej kopercie, czyli ta jedynka nie istnieje, czy istnieje? Istnieje. Dobra, chuj, teraz to już istnieje. Ale nie mogę jej otwierać. A czemu nie możesz jej otwierać? Bo tak jest napisane. Patrzcie, jakiś window. Sorry, że ci przerywam, ale tak no, wyglądała moja koperta. Dobra. Tak wygląda rzekomo moja koperta. Dobra, to jest zawartość koperty od Agaty. Człowieku. To jest zawartość koperty od Agaty. Lego. Hermiona. Hermiona, no. Owca ma wspólnego z Hermioną. Hermiona Granger. Hermiona Granger. W czuku zgadłem Hermionę bez zadawania pytań. Ja jestem Hermioną Granger. Co? Dlaczego? Nie? Wygrałem? No tak. Kurwa! To jest inteligencja! Kurwa! To jest inteligencja! Kurwa! Kurwa, to aż mam po tym ze wszystkich rzeczy, z jakichś znam owcy, mam owce kojarzyć z Hermioną. Czyli teraz ja otwieram swoją kopertę, o to chodzi? Nie, ty mu wręczasz. Ja tobie wręczam. Ale zadanie. Co zadanie? Rozgrzewkę. A rozgrzewkę, dobra, no to. Na rozgrzewkę, patrz. Od każdego będziesz miał zadanie. Jeden element rozgrzewki. Dobra, może uznać na rozgrzewkę. Weź podtrzymaj. Nie każ mi na tym o, tak. Nie, nie, na rozgrzewkę robisz tak. Nie, no tak jakby to był ten. O tak. Robisz na rozgrzewkę, robisz. A nie mogę lewą ręką 7, tak 8, robić. 9, 10. Dobra. Ale co lekko. To, je, to weź, lekko. A którą możesz? Znaczy mogę lekko. A którą no, możesz? Dobrze, nie, to tylko dobra, ile razy mam zrobić? Tylko skupcie, żeby szło z nóg, nie? Dobra, ile razy mam zrobić? Rzuć ten cios. Ile razy no 10, nie? Rzuć cios, dobrze. Bardzo dobrze. Ładnie. Dobra. Zobacz, jak Kubota pracuje. Dobra, jest git. Czy mógłbym śmieszną anegdotkę? No ale tak raptem. Do filmu, bo tak to jest raptem. No raptem. Ostatnio Patryk Zeb przyznał mi się, że przyczepił tutaj to, coś. I doskoczył głową. I stwierdził, że będzie śmieszne. Dwójka. Będzie śmieszne, jak stanie pod nim na głowie. I stanął tutaj na głowie. I to się akurat urwało. I wpadło w dupę. W dupę no, uderzyło. Serio. Ja siedziałem tu, on robił to tu. I nikt tego nie nagrywał? Nie dało, nie, nikt mówi, się nie spodziewał, że to spadnie. Mówi, że dostał idealnie w nito. Kto by pomyślał, że bycze jądra mogą tak dobrze wyglądać? Uważam, że robot. Aha, dobra, i po prostu teraz będzie... Teraz, no. Czyli teraz... Robot daje ci zadanie i wręcza kolejną, tak? Jakim cudem nikt ale nie zna zasad tej gry, którą to. Tylko ja... Tylko ja powinienem ich nie ej, ale rozkminimy to zdjęcie, pokaż to zdjęcie do kamery. Ale ja muszę... Bo testowaliśmy kiedyś bycze jądra, a dlaczego są tutaj nuggetsy? Bo to są pewnie nuggetsy z byczych jąder. Albo ten widz wie, że tam był szwindel. Bo widzowie o tym nie wiedzą, ale... To nie były bycze jądra, jak się okazało, jak się dowiedziałem po odcinku. To mówiliśmy już nie raz. Mówiliście. To było serce woła. Okej. Okay. Chyba tak. No, to było nawet na odcinku. Okej, okej. Ćwiczenie rozgrzewkowe. A ty wiesz, że to ty, tak? Czy ty też nie wiesz? Ja nie, no ale możemy tak się domyślać w sumie. To jest straszne, okay. Że serce czyjeś. A kto jeszcze ewentualnie jest do wyboru? Mati? Ale to mi Błażej też?
Wyobrażasz sobie? Tu mi pasuje też, nie wiem, saker. Ja nie mam koperty, tylko wy macie. A, dobra. To była paczka, ja miałem wam to dać. Czyli zrobiłem to. Robert, Paweł i Mateusz są w grze, tak? Znaczy ja jestem w grze, a oni są... Ja zaraz nie będę, jak się pozbędę koperty. Ćwiczenie rozrywkowe, tak? Co? Tak, no. To biegowe, chodzenie na piętach i musisz przejść od tej lodówki do tamtej drzwi naszych zarządu. Elegancko. Mogę powiedzieć, a propos, anegdota a propos pięt. Święto dzisiaj. Anegdota na temat pięt. Ja? Elegancko. Wydrukowałem parę fakturek, zrobiłem trening. I tylko te komentarze, że zazdrożę pracę w takiej firmie, nie? I to ludzie robią. Elegancko. Zrobiłem pracę na dildo, pracę bokserską na dildo. I zaliczone. Puenta może być serio niecodzienna. Dobrze, koperta numer 3, ale nie mogę jej otworzyć. Gratulacje, połowa za tobą. A teraz musisz odpowiedzieć sobie na pytanie. Kto jest najlepszym trenerem? Mateusz Zakrzewski. Dziękuję. Czy zgadłem? No tak. Na pewno? Czy dajesz swoją kopertę teraz? Czy pączek? To teraz ode mnie rozkrzywkowy, nie? Pączek nie jest najlepszym trenerem. Jest tylko dobrym. Ode mnie szybko? No chyba tak, w końcu to ty wysłał. No to wychył do... Pończek. Pończek będę miał. Możesz robić wychył? Mogę już, no. Bo. I glans, ty! Tak. A ja tu się odrywały te nogi już trochę. Na wagę, jak ktoś położył te nogi, to na pewno by straciły wagę. I taki wyjeżdżenie to jest dobra rozgrzewka w trenerze? Ja też powinienem robić przed treningami? Nie, bo twoim celem nie jest plancz. Tylko pod plancz. Rozumiem. Masz przepotnienie. Zmiana. Koperta numer 4. Ale to by się zgadzało, jeśli po tym pytaniu byłem w połowie, to, że ty nie masz koperty, to się zgadza. Pytanie, czemu ty nie masz koperty? Bo Agata miała za ciebie. Znaczy do mnie po prostu była paczka, ja jestem kurwa, nie wiem, game masterem. Zastanawiam się, kim ty jesteś w tej historii, bo nie możesz zostać pominięty. No chyba, że jestem w trendzie, ale... Ogólnie jestem tylko odbiorcą na ten moment. Jest to okładka. Książka? Jest to okładka książki Jakuba Ćwieka pod tytułem Szwindel. I jest to kryminał. Jako że wybór jest dość ograniczony, obstawiam, że jest to nawiązanie do Pawła Sikory, który bardzo często oszukuje na odcinkach. Czy mam rację? Tak, ale nie wszyscy wiedzą, że te oszustwa wychodzą przypadkowo i w sposób nieplanowany. Na pewno. Myślę, że to nie jest czas i miejsce na tłumaczenie się. Osób interpretuje zwykłą pomyłkę czy chaos na odcinku jako oszustwa. Lol. Na pewno. Czyli rozgrzewkę. Chcemy rozgrzewkę pod MMA? Chyba tak. Oczywiście. To od pokoju zarządu, od tamtych drzwi, raz przewrót w przód, raz przewrót o, kurwa. W tył. To do... nie... Na twardym? Ale nie zrobię i tak, ja nie dam rady. To... ale czemu nie możesz? Park. Okej, a umiesz? Nie umiesz. Ej, Pączek miał kiedyś serwer, na którym był adminem i ludzie wchodzili i byli za kratami, byli więźniami. No i rozkazywał im. Ja też tam byłem za kratami u niego. Ty też byłeś za kratami i on rozkazywał ludziom, jak mam się zachowywać za kratami. Ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. To wy mi powiedzieliście. No i serwerze nawet w 1.6. Ale nawiązuję do tego, że on to teraz ma w realu. I jeszcze na siedząco każdy, no. To zadanie daje, dobra, nie? Dobra, to musisz siedząc przemieścić się do mnie. I... A? No bo nie umiesz bardziej skomplikowanych. Ale jeszcze wy macie takie, że robór po całym oktagonie chodził, tak jakby wycierał dupę jak pies. Też dupy też były, ale może robić. A to jest mocne, to jest git. To krewetka taka, nie? Kurwa, szorstka
No i jeszcze, i on sobie mówi, Pączek myśli sobie, że jest twoim panem, nie? Teraz tak myśli. I ma satysfakcję. No, to jest ciekawe. Przed chwilą kazałeś mi bić. Ma satysfakcję z tego. Przed chwilą mi kazałeś bić, kurwa, w dildo. To nie było dildo. Nie, to miało, to, być, ja to miało być humorystyczne pod YouTube, wiesz. Jak tam, Damian, odpocząłeś świętą? Co robiłeś? Ja też uderzałem. No, w pracy byłem. A musicie dotknąć stopę, czy kiedy jest koniec? Nie, już git do tego momentu. No. Smoknąć w piersi. No, ładnie, dostałeś kopertę. Za posłuszne wykonywanie zadań. Dziękuję, dziękuję panie. Ja przynajmniej zrobiłem normalne ćwiczenia, a nie z dildosem. Ej, to była zabawa, nie? To nie był mobbing, nie? Gratulacje! Ukończyłeś grę i możesz już otworzyć ponumerowane koperty. Wiem, że na końcu każdej zabawy powinna być nagroda, ale jeśli wykonałeś wszystkie ćwiczenia, które wymyślali twoi koledzy z pracy, to rozgrzałeś się przed treningiem z Mateuszem. Niech to będzie nagroda. Tymczasem mam nadzieję, że będziesz miał udany dzień samych sukcesów i obrony magisterki. Już obroniłeś, tak? Nie, jeszcze nie. A. Magisterki nie. Ale no, no dobra. Co teraz? Czyli teraz otwieram kopertę. No, niech rozwali nam to głowy. Koperta numer jeden. Kojarzy chyba tego człowieka. Wygląda jakby ktoś chciał pracować z nami. Jest to Mariusz, ale mam wrażenie, że kojarzy tego człowieka. A, o kurwa, ta gra to CV? O, wtedy jak robiliście rekrutację do marketingu. Ty, Bartek, masz konkurencję. To jest CV. To jest CV, no. Tutaj. Ale po co była ta rozgrzewka? Żeby Daja miał lepszy humor. Przed przyjęciem do pracy. Specjalista odnośnie sprzedaży online. Okej. Okay. 2 lata. Wykształcenie. O, UWR, komunikacja wizerunkowa. Specjalizacja branding. A ja jestem z communication design. Branding. Specjalizacja brandingu? Nie lubicie się? To jest jak wychowanie fizyczne. No to ogólnie tak są najwięksi wrogowie, bo to jest bardzo podobny program, ale inne grupy to nauczają. To są zajebiste studia. On to skończył? No licencję. Tak. Skąd wiesz, że to są dobre studia? Bo wiem, że firma, z którą współpracujemy, ludzie są po tych studiach. Ja, nie Natalka. Ja. A jakby zrobić mu rozmowę kwalifikacyjną, tylko każda koperta będzie w innym miejscu w kraju? No i tu jest jeszcze list. Cześć Damian, mam na imię Mariusz i jestem marketingofilem. Ciekawe słowo, pierwszy raz słyszę coś takiego. Podobnie jak inne filie. Pierwszy raz z tematem zetknąłem się w liceum po przeczytaniu Wywieranie wpływu na ludzi Calviniego. Wiedziałem, że jest to coś, co chcę robić w życiu. Studiowałem komunikację wizerunkową na UWR, specjalizacja branding, a całe moje życie kręci się wokół marketingu, psychologii i sportu. Przez ostatnie lata przeczytałem niezliczoną ilość książek, publikacji i artykułów dotyczących szeroko rozumianej promocji i reklamy. Tematu uczę się od najlepszych w swojej branży. Śledzę m.in. Pawła Tkaczyka, Artura Jabłońskiego, Jakuba Biela i wielu innych. W pracy zawodowej pomagam w budowaniu wizerunku marki i dbaniu o komunikację. Szczegóły znajdują się w moim CV. Prywatnie kocham sport. W wieku 6 lat pierwszy raz dotknąłem piłki do nogi i przez 12 lat rozstawałem się z nią tylko wtedy, kiedy próbowałem trenować inne dyscypliny. Największym sportowym sukcesem jest wicemistrzostwo Dolnego Śląska w piłce ręcznej, natomiast aktualnie łączę trening siłowy z boksem. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porozmawiać na żywo podczas rozmowy rekrutacyjnej. Pozdrawiam, Mariusz Żurawiński i dane kontaktowe. No i moje pytanie jest następujące. Na jakie stanowisko to jest zgłoszenie? Chyba chodzi mu o branding. I twoje miejsce, żeby czyli... zajął. I był Damianem Deł. To do mnie się zgłasza, żeby moje miejsce zająć? Taka gra, wiesz, żeby cię ujebać. Wyjebać i zająć twoje miejsce i żebym ja go trenował w Cali. Ale to jest ogólnie duża ambicja, nie? Więc no to się ceni, więc na pewno powinien dostać szansę. To nie zmienia faktu, że
No, jeżeli jakkolwiek dostawać szansę, to w taki sposób. Oczywiście, no myślę, że wydźwięk gry został delikatnie zaburzony, ale to nie jest wina Mariusza, tylko egzekutorów. No i co? No nie pozostało nam nic innego, jak porozmawiać osobiście. I ciekawe, ale jak się życie potoczyło Mariusza przez pół roku. Czy pamięta o wypadku? Właśnie. Ale fajnie. Ale ja kojarzę, tak mi się wydaje, że kojarzę. Że zgłaszał się? A dużo było osób z CV z takimi, z kierunkiem branding? Z ciekawości? Konkretnie z tą uczelnią, no to było kilka tylko, ale dużo było z kiedyś. Właśnie nie wiem, kiedy on kończył to, bo ten kierunek się mocno zmieniał i tak no, w ostatnich latach stał się taki bardziej wartościowy. Ale może to fajnie zobaczyć. Tak, warto porozmawiać. Panie CV, no i też sobie rozmawialiśmy, że od brandingu fajnie było mieć kogoś na miejscu. To są tylko studia. Skończyłem te same i uważam, że to nie jest wystarczające, żeby prowadzić komunikację naszej marki, ale szansa się należy.